14, pani Basiu. A 14 już była głosowana wcześniej jako pierwsza. Teraz przepraszam, to jest uchwała numer 15. Wtedy do prezydenta obejmującego obszaru bliska Dwadyska Niemanowskiego reklam przyczyn tabli informacyjnych pozornych obowiązki z obowiązującymi przepisami oraz wydawanymi zezwoleniami. To jest projekt Komisji Dziedzictwa. Panią Przewodniczącą, proszę o zreferowanie. Ja poproszę Panią Iwonę, ponieważ ona cały ten projekt... Jest matką z tego... Tak, jest, dlatego chcę, żeby ona... To proszę matkę przełożoną. Ja może przeczytam to uzasadnienie, bo wydaje mi się, że w tym uzasadnieniu jest chyba zawarte wszystko, co najważniejsze. Ciąg ulic Skarbaryska Limanowskiego wraz z Placem Niepodległości i Rynkiem Podgórskim stanowi główną oś komunikacji kołowej i pieszej podwórza. Tymi ulicami przemieszczają się zarówno mieszkańcy, jak i licznie odwiedzający Kraków turyści. Spięcie podwórza z Kazimierzem, kładką pieszo-rowerową nad Wisłą, pozwoliło na nowe jakościowo otwarcie podwórza gościom, odkrywającym uroki zabytki tej szczególnej aspekcie swej historii dzielnicy. Krytyczne spojrzenie na perspektywę ulicy Kalwaryjskiej i Limanowskiego pozwala dostrzec fatalną dyspozycję szyldów, reklam, tablic informacyjno-reklamowych, gęsto pokrywających fasady budynków, opasanych reklamami portali wejść bramowych i sklepowych. Pora na szpotota, krzykliwość form, treści, przewymiarowanie, fatalna kolorystyka, niska kultura zastosowanych materiałów. Nierzadko ułamne fasady budynków z XVIII i XIX wieku są oszczędzone reklamami, nie dość, że zakłócającymi estetykę przestrzeni wnętrza urbanistycznego, to jeszcze zasłaniającymi detal architektoniczny budynków, zasługujących na właściwą ekspozycję. Równocześnie istnieją przecież przepisy, procedury i zasady regulujące umieszczenie reklam i szyldów na fasadach budynków w przestrzeni publicznej miasta, szczególnie w odniesieniu do budynków mających walor zabytkowy czy historyczny architektury. Wystarczy, by podjąć wysiłek zmierzający do wyegzekwowania obowiązującego prawa materialnego i miejscowego, aby osiągnąć oczekiwany efekt uwolnienia głównych ulic podwórza od szpecącej, śmietnikowo-gadżetowej, samowolnej ekspozycji szyldowo-reklamowej. Drodzy Państwo, myślę, że tak jak mówiłam, no to chyba uzasadnienie zawiera wszystko, co jest najważniejsze. Myślimy o tym, żeby małymi krokami dodatkować tą przestrzeń publiczną, nie robić od razu dużych ruchów. Spróbować najpierw sięgnąć po narzędzia, które mamy. W przyszłym roku, na pewno w przyszłym roku, może jeszcze w tym, ale na pewno, jeśli to będzie miejscowy rozwój zagospodarowania przestrzennego, który też narzuca pewne przepisy dotyczące reklam w oparciu o ten, że miejscowy plan również można się będzie starać o wyegzekwowanie i uregulowanie tych spraw. No jeżeli te przepisy nie pomogą, no to wtedy można sięgnąć po bardziej radykalne kroki. Na razie spróbujmy małymi kroczkami i spróbujmy przynajmniej skorzystać z tych materiałów i z tych praw, które mamy, z tych narzędzi, które mamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jestem pod wrażeniem tekstu. Jest bardzo jako osoba techniczna, te dając sobie propozycję, niska kultura zastosowanych materiałów. A drugie to jest śmietnikowo-gadżetowa. Antycypuję, że to jest. Widać, że do tworzenia osoby z Komisji Kultury i Dziedzictwa. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały do druku nr 15? 15. Panie Wójcie. Kultura. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że przyjęła uchwałę do druku nr 15.